Witam was, moi mili. Na początek prosił o wyłączenie telefonów komórkowych i schowanie ich do teczek. No ja tu muszę schować telefon. Dziękuję serdecznie. Tak więc dziękuję wam za zjawienie się na tym specjalnym spotkaniu. In medias res. Jasna cholera, to jest gorąco. Nie, no znowu pełno tych latających szczurów. Siedzi się tu każą. Boże, no. Tak więc, no science. Mamy wielki problem. Ponieważ z naszej sali znikają klucze. Skandal! Czym wy się przejmujecie? Bieda jest, głód na świecie, ludzie prądu nie mają. A wy o jakichś kluczach mi tutaj. Zniknęło coś z sali? Nie. Pani Joanno, nie zniknęło, ale może zniknąć. Ale to nie jest nasz jedyny problem. Ma pan rację, panie Glopiński. Rozmiary bluz nie zgadzały się z zamówionymi. To wygląda jak udział osoby trzeciej. O, znowu ten samorząd na łanie? To niemożliwe, no. A ja dostawam dobrą. Ale przecież strona internetowa nie działa. Może tym byśmy się zajęli. Bartku, a może ty byłbyś w stanie się zająć tą sprawą, co? No dajcie wy mi święty spokój z tym sprawą. Weź to naprawdę, nie wiem. Ale nie nasz jedyny problem. Jeden cyklohexylo, 4 etylo, 3, 5 dimetyloheptan, 2 ol. Kto coś takiego pije? Ale słuchajcie, czy to nie jest ta sala, z której zniknął ten klucz? A co? Jeżeli za tymi działaniami stoi jedna osoba? Jest tu gdzieś apteczka? Ale po co ci? Bo bym chciał spirytus walnął. Po co ci spirytus? Może dżemiku? Nie, to nie to samo. No dobrze, ale wróćmy do sprawy butelki. Czemu nie możemy tego po prostu ogłosić przez Radio Węzeł? A jak? Niech sprawca zgłosi się dobrowolnie do Mariusza. Przepraszam, doktora Michalika, a konsekwencje nie zostaną wyciągnięte. No nie, no jeszcze głośniki w salach nie działają. No, to pewnie też wina samorządu. Ale proszę państwa, to jest poważna sprawa. Proszę o spokój. Marszałkowi Piłsudskiemu by się to nie spodobało. Trzeba zamknąć drzwi do szkoły. Nikogo nie wpuszczać, ani nikogo nie wypuszczać, zanim ta sprawa nie zostanie wyjaśniona. To jest bardzo dobry pomysł. Ej, Asia, a jak ty będziesz na fajkę wychodzić? A racja, to jednak nie. Zamykamy! Do tej pory. Na pereczce byłam. Profesor Dynkiewicz, jak jest pani ulubione piwo? Byłem ostatnio w sklepie i widziałem piwo bezalkoholowe w świetnej cenie. O, moje ulubione. Kto wykorzystał nieuwagę samorządu, który pozostawił bluzy bez opieki? Kto tak bardzo nie cierpił uroczystości szkolnych, aby pokusić się o uniemożliwienie ich przebiegu? Kto tak bardzo nienawidzi technologii oraz internetu, aby blokować nam dostęp do jednego źródła zastępstw oraz planu? Oraz ostatecznie, kto jako jedyny pije piwo bezalkoholowe? Osoba, która się tego dopuściła, popełniła dwa elementarne błędy. Zostawiła ślad na miejscu zbrodni i okłamała mnie parę minut temu, mówiąc, że była na papierosie. Nie musisz poznawać osoby, która także lubi piwo bezalkoholowe. Ty nią jesteś! A więc pani profesor, dlaczego pani to zrobiła?